Halo, halo! To znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Ascended, aczkolwiek nie będziemy dzisiaj grali. W dzisiejszym odcineczku, słuchajcie, pokażę wam, jak zwiększyć staki w grze Ark Survival Ascended. Będzie to działać, słuchajcie, też w Survival Evolved, także możecie to sobie wykorzystać, nawet jak gracie w poprzednią wersję gry. Nie będzie to problem. Oprócz tego pokażę wam jeszcze, jak zrobić imprint na 100%, chociaż o tym mam też film z Survival Evolved, który też działa w Ascendant, ale mogę to tutaj jakoś pokrótce omówić. W pierwszej kolejności musimy otworzyć sobie bibliotekę Steam. Wchodzimy w Steam Apps, Common, Ark Survival Ascended, Shooter Game, Saved, Config, Windows. I tu musimy znaleźć Game User Settings INI. Jak już będziemy mieli to otworzone, to możemy sobie dać Ctrl F i znaleźć sobie stack. Stack, item stack, obojętne co znajdziemy, mniej więcej tak to można znaleźć. No i znajdziemy taką linijkę item stack size multiplier. Zwał jak zwał. Ja to mam ustawione na 10, co znaczy, że mnożę staki razy 10, czyli jeśli domyślnie na przykład mięso stakuje się po 40, mnożymy to razy 10, będzie się stakować po 400. Możemy tutaj kombinować, ustawić sobie razy 100, razy 1000, nieważne, mniej więcej tak to działa. Teraz jeśli, bo akurat ta opcja nie zwiększa ilości stakowania się prime meata, baraniny, miodu i czegoś tam jeszcze, żeby zwiększyć stakowanie się tych przedmiotów, musimy sobie wejść nie w Game User Settings INI, ja tego nie będę zapisywał, tylko w Game INI. I teraz ja na samym dole, praktycznie na samym dole, tutaj pod Script, shooter game mode, tutaj pod tą linijką, bo tutaj za niedługo się zaczyna następna, jakiś temp overrides, to tego nie zmieniamy. Tutaj mam takie linijki kodu i to są akurat linijki kodu do miodu, ambergris, rough prime meat, czyli surowy prime meat, ugotowany prime meat, rybie mięso prastare, zwykłe mięso i ten, i ugotowane baraninę i surową baraninę. Można w razie czego, jakby coś się jeszcze nie stakowało, no to teoretycznie można by było tutaj dodać, aczkolwiek trzeba by było znaleźć to ustrojstwo. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale tu jest jakby taka nazwa przedmiotu. No i jak to będziemy znać z jakiegoś przedmiotu, no to będziemy mogli sobie to wpisać. Ja całą tą linijkę, te wszystkie linijki dam wam do opisu, bo moim zdaniem są to najważniejsze przedmioty, które chcielibyśmy ewentualnie zwiększyć, a jakbyście chcieli jakieś inne, no to ewentualnie możecie sobie gdzieś w necie poszukać. Tutaj mamy, jeśli chcemy ustawić po ile się mają stakować, to tutaj jest max item quantity i tutaj porówna się, po znaku równości wpisujemy po ile się ma stakować. No ja ustawiłem po 100. I to jest tyle, jeśli chodzi o stakowanie się przedmiotów. Nie jest to dużo, no ale jest, nie? Warto sobie coś takiego zmienić, bo te staki są bardzo, bardzo niewielkie. Jeszcze oprócz tego, słuchajcie, w Game INI, jeśli chcemy sobie, żeby po jednym kliknięciu wchodziło nam zawsze 100% imprintu, to dajemy sobie tą linijkę tutaj, co mam na samej górze. Baby Imprint Amount Multiplier. No zwał jak zwał. Ja to mam razy 100, możemy tutaj dać 1000, 2000, 10 milionów. Nieważne, będzie wchodzić maksymalnie 100. No i to jest chyba tyle, jeśli chodzi o ustawienia. Nie wiem, co jeszcze mógłbym pokazać. Ewentualnie ktoś się pytał jeszcze, jak zrobić, żeby pokazywało obrażenia. Więc jeśli wejdziemy sobie w... Jeśli będziemy tworzyć grę, wejdziemy sobie w ustawienia zaawansowane, czyli Advanced. Wejdziemy sobie tu w MISC. I tu mamy na samym dole Show Floating Damage Text. Dajemy sobie to na On i wtedy mamy pokazane
ile zadajemy obrażeń. Jeszcze jakby ktoś był ciekawy, to tak na szybko pokażę wam moje ustawienia. Na jakich gram. Proszę bardzo, możecie sobie ustawić tak samo, możecie sobie troszeczkę inaczej ustawić. Róbcie co chcecie, będziecie mieli jakby szablon ustawień moich. No, tutaj trzeba zeskrolować, ale tutaj raczej nic nie zmieniałem. No i to jest, słuchajcie, tyle. A, jeszcze Game Rules. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I proszę bardzo. Jeśli chodzi o mnożnik expa, to szczerze mówiąc, moim zdaniem 3 to jest troszeczkę za dużo. No już dla mnie to już jest za późno, słuchajcie, żeby to zmieniać. Ale 3 to jest za dużo ze względu na to, że mamy na mapach notatki. Jeśli by tych notatek nie było, to 3 to jest tak spoko, ale z tymi notatkami to 3 to jest chyba troszeczkę za dużo moim zdaniem. Aczkolwiek dinozaury nadal dość powoli się leveluje. Dobra, no jeśli chodzi o ustawienia, to wydaje mi się, że to jest wszystko. Także jeśli wam pomogłem, to zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo kto wie, może jeszcze jakieś takie poradniczki się pojawią. Ewentualnie śledźcie moją serię. Wydaje mi się, że warto. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!